proszę mi przybliżyć postać Lucy odgrywaną przez panią. Lucy jest tak u podstawy po prostu fajną, młodą dziewczyną, która marzy o śpiewaniu, marzy o byciu artystką, co w przypadku jej, no nie znam jej korzeni takich społecznych, skąd się wywodzi, ale na pewno nie jest arystokratką, nic nie wiemy o jej domu rodzinnym, że tak powiem, ale uwikłana jest nieźle przez życie, bo śpiewać może jedynie w klubie, który jest nastawiony na zupełnie inny rodzaj sprawiania przyjemności. I decyduje się na to z wielkiej miłości do tego i marzeń, że może zaistnieć kiedyś jako artystka, że może zaśpiewać. Jej losy tu układają się w sposób, znaczy może nie zaskakujący. To jest taka trudność, bo są jakby pewne rzeczy oczywiste, że jest fajna i jest w burdelu, ale marzy, właściwie jest niewinna bardzo wewnętrznie. I trudnością jest to tak ująć, żeby te oczywistości nie stały się zupełnie banalne. Bo jakim by kto nie był filozofem, na co dzień to jednak taka siła prostoty jest ogromna i ona pragnie się z tego wyrwać. Motywuje ją do tego spotkanie z Jekyllem, który okazuje jej właściwie nic wielkiego, zwykłą serdeczność i takie traktowanie docenia ją jako kobietę, nie jako, może nawet nie jako artystkę, o czym ona marzy najbardziej, ale otwiera jej szansę na to, że ona może istnieć jako osobna jednostka szanowana. I to w niej wzbudza taką falę gromadzoną od pewnie zarania jej, że chce się z tego wyrwać i żyć pięknie i że to może się jej przydarzyć. I zrywa właśnie z tym całym światem, to bardzo jej daje dużo energii. Tylko że niespodziewanie dla Lucy kończy się to dosyć tragicznie, ponieważ zaraz po tym, jak podejmuje decyzję, umiera. No, zostaje zamordowana, także to jest taka trochę perfidia losu. Chociaż może i dobrze, że umiera w poczuciu nadziei, że może się jej to przydarzyć, że życie nie jest przegrane, że otwiera przed sobą nową drogę. Co było najtrudniejsze w przygotowaniach do roli? Najtrudniejsze dla mnie na samym początku był rodzaj muzyki, bo ja generalnie jestem klasycznie wykształconą śpiewaczką i mam oczywiście pewne doświadczenia już musicalowe, ale też bardziej w musicalach klasycyzujących. Dla mnie to, znaczy oczywiście z tego bardzo się cieszę, głównie, że mogłam to zrobić, bo ta muzyka jest taka amerykańska, jak dla mnie, no może nie będzie to zbyt dobra terminologia, ale zmierza nawet ku takiej popowej. Układ piosenek jest taki bardzo przewidywalny i środki w głosie muszą być zupełnie inne i nie może być tu żadnej stylistycznej zdrady. To było dla mnie trudne na początku, szczególnie numer w knajpie na przykład, który jest bardzo kabaretowy, bardzo ma być zmysłowy, taki showmański. Takiego jeszcze w musicalu nie miałam okazji w ogóle śpiewać, więc to wszystko takie dla mnie nowe i to cenię w tym też najbardziej, że mam szansę robić coś nowego po prostu.